Pacjenci, którzy po zamknięciu przychodni poczują, że ich stan zdrowia nagle się pogorszył, mogą udać się do szpitala wojewódzkiego, gdzie uzyskają pomoc lekarską w ramach całodobowej opieki medycznej. Nocna i świąteczna opieka ambulatoryjna w szpitalu ruszyła od 1 października. Pierwsze gorące 24 godziny już za nami. W pierwszej dobie zostało udzielonych ponad 80 porad internistycznych i ponad 50 porad pediatrycznych. Także ludzie, nasi pacjenci wiedzą, gdzie trafiać, jeżeli potrzebują, a my z drugiej strony staramy się, żeby zabezpieczyć to. Ustawodawca przewidział, że szpitale, które wchodzą w sieć, muszą równolegle zabezpieczyć ten zakres usług. Natomiast w naszej ocenie jest to dobre rozwiązanie, bo jest przekierowywanie pacjentów między SOR-em a nocną, także uważamy, że nastąpi zmniejszenie kolejek na szpitalnym oddziale ratunkowym, gdzie powinni trafiać pacjenci w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. W sytuacji pogorszenia zdrowia, gdy samopoczucie pacjenta odbiega od stanu normalnego, a zastosowane środki domowe i leki bez recepty zawodzą, pacjenci otrzymają pomoc ambulatoryjnej w szpitalnej poradni podstawowej opieki zdrowotnej. Funkcjonujemy od godziny 18 do godziny 8 rano każdego dnia roboczego, wtedy kiedy nie pracują gabinety lekarza rodzinnego, oraz w niedzielę i święta od godziny 8 do 8. Pacjenci, którzy obawiają się o swoje zdrowie, nie muszą koniecznie przyjeżdżać do szpitala. Wystarczy, że zadzwonią po poradę. 87 562 95 79. Jeżeli będzie taka potrzeba, lekarz przyjedzie do nas z wizytą domową. Od 1 października w szpitalu dostępny jest też dział fizykoterapii i masażu wykonujący zabiegi na tzw. NFZ. Również i on przeżywa prawdziwe oblężenie. W poniedziałek zarejestrowały się tam dziesiątki pacjentów. Zakres według umowy podpisanej z Narodowym Funduszem, ta usługa już jest w tej chwili bezpłatna, bo wcześniej świadczyliśmy komercyjnie. Za miesiąc, od 1 listopada, w szpitalu wojewódzkim zacznie działać też długo wyczekiwany oddział okulistyczny.